już powracamy do naszej rozmowy. Za chwilę Państwo będą mogli zobaczyć na ekranach swoich telewizorów zdjęcia z poprzedniej edycji. No i teraz pytanie o bezpieczeństwo, bo to jest myślę najważniejsze. Jak należy się przygotować do takich eliminacji czy do takich zawodów, żebyśmy mogli czuć się bezpiecznie na stoku? No to tak jak już wcześniej powiedziałem, podstawowy atrybut każdego narciarza i snowboardera, no to kask. Reszta ochraniaczy i ubrania, no to tak jak mówiliśmy wcześniej, według uznania. No wszelkie ochraniacze typu żółw, czyli ochraniacz pleców, ochraniacze na łokcie, na kolana. Każdy kolejny ochraniacz po prostu sprawia, że jesteśmy jeszcze bardziej bezpieczni. Aha. I przygotowani na wszystko. Uh-huh. A powiedz mi, kto częściej bierze udział w tych zawodach? Czy są to amatorzy, czy profesjonaliści? Startują i amatorzy, i profesjonaliści. Są osoby, które zajmują się na co dzień jazdą właśnie sportową na desce i na nartach. I są to osoby, które wśród nich zawsze można upatrywać w jakimś tam stopniu osobę, która może wygrać. Są to osoby, które po prostu no, typowo przyjechały się ścigać, a są też osoby, które wystartowały dlatego, że chcą, nie wiem, się sprawdzić w trudnych warunkach, chcą wziąć udział po prostu w tego typu zawodach ekstremalnych i zobaczyć, jak im się będzie podobało, czy się będzie, czy nie. A myślisz, że jakoś specjalnie należałoby się przygotować właśnie do takich eliminacji czy zawodów, chociażby fizycznie, tak? Mhm. Wcześniej. No, przygotowanie fizyczne, kondycyjne no, jest na pewno ważne. Żeby po prostu nie stracić sił w trakcie jazdy. Na pewno też warto się zapoznać z trasą finałową, bo jest to trasa z rodzaju trudnych tras. No i tak jak mówiłem, sprzęt też ma bardzo duże znaczenie. Im dłuższe narty, im dłuższa deska, tym większe szanse na osiągnięcie fajnej, szybkiej prędkości. Mhm. No właśnie, tutaj mówisz o tym finale. To będzie Kasprowy Wierch. Dlaczego akurat to miejsce wybraliście jako organizatorzy? No, Kasprowy Wierch jest to określana przez narciarzy i snowboarderów święta polska góra. No jest to jedno z najbardziej, jakby to powiedzieć, ekstremalnych miejsc w Polsce, gdzie na co dzień też nie każdy może pojeździć, także finał na Kasprowym Wierchu. Miejmy nadzieję, że pogoda dopisze i będzie wszystko po naszej myśli. Oczywiście, że tak. No i jeszcze krótko na temat tego, jak te zawody wyglądają, bo o tym też nie mówiliśmy. To przed chwilą pokazały nasze zdjęcia. Mhm. Na początku, jak było zresztą widać na materiale, właśnie biegamy. Biegniemy do naszego sprzętu. Dokładnie. Start jest w stylu Le Mans, tak jak w zawodach motocyklowych, czyli zawodnicy są ustawieni grupami. Są to rzędy. Miejsce w rzędzie jest wytyczone czasem, który uzyskaliśmy w eliminacjach. Po sygnale startowym zawodnicy dobiegają do swojego sprzętu, który jest ustawiony wzdłuż trasy. No i wpinają się i jadą na krechę w dół. Jeszcze bardzo, bardzo fajnym szczegółem, informacją, która niedawno zresztą została dopiero opublikowana, jest to, że w tym roku podczas finału starterem zawodów będzie Adam Małysz. Także super. Też już wiemy, że część osób zawdzięcie będzie walczyła o prawo jazdy w finale, chociażby dlatego, żeby spotkać się właśnie z Adamem Małyszem na starcie. No i tak jak mówiłem, dobiegamy, wpinamy się w sprzęt i staramy się jak najszybciej pokonać trasę i być pierwszym. Ale grupa jest mieszana na samym początku, czyli właśnie są to kobiety i mężczyźni, wszyscy razem. Dokładnie, o tym jeszcze nie powiedzieliśmy. Jest też klasyfikacja oddzielnie pań, oddzielnie panów, oddzielnie narciarki, oddzielnie snowboarderki, oddzielnie narciarzy, oddzielnie narciarki. Także każdy ma szansę uzyskać dobre miejsce w swojej kategorii. No tak jak mówiłem, no do tej pory startuje więcej panów, aczkolwiek z roku na rok coraz więcej pań. Panie też są zgłasza. Mile widziane. Dokładnie, jak najbardziej. Zresztą jest też grupa pań i narciarek i snowboarderek, które jakby to można żargonowo określić, już na starcie odjeżdżają facetom, także naprawdę też należy się z nimi liczyć podczas Red Bull Zjazd na Kraj. A powiedz mi już tak na sam koniec, na podsumowanie naszego dzisiejszego spotkania, dlaczego warto uczestniczyć w tych zawodach?
Dlaczego warto? No na pewno dlatego, żeby wystartować w tego typu zawodach, w takim wyścigu. Znam sporo osób, które już się dostały do finału, które jeszcze nigdy w życiu nie były na Kasprowym Wierchu. No i co? No jak każde zawody, dla zwycięzców, na zwycięzców czekają nagrody. Są to bardzo fajne nagrody ufundowane przez sponsorów. Pula nagród sięga 50 tysięcy złotych, także jest o co może nie walczyć, a jechać. No. Super, bardzo fajnie. No to wobec tego życzymy sukcesu wszystkim tym, którzy oczywiście w zawodach będą brali udział. No i tutaj jeszcze przypomnienie dla Państwa, jeśli nie jesteście na tyle odważni, żeby uczestniczyć w eliminacjach, bo to już myślę, że za późno, eliminacje 23, te ostatnie. Tak, znaczy... Czy za późno? Zapisy internetowe już się zakończyły do eliminacji, ale jeżeli ktoś się jeszcze zdecyduje... Bardzo, bardzo chce. I uda mu się, to ostatnie eliminacje 23 lutego na Polanie Szymoszkowej w Zakopanem. Czyli 23 można się wybrać do Zakopanego. Dokładnie. Tam oczywiście eliminacje. Możemy wziąć udział w zawodach, jeśli tak jak wspomniał Witek, bardzo, bardzo chcemy, albo po prostu możemy pooglądać i pokibicować. Dokładnie. Naszym faworytom. No jak a 24 już wielki finał. Dokładnie. 8 rano, start, Kasprowy Wierch i jazda do Kuźnic. Kto pierwszy, ten lepszy. Super. Życzymy powodzenia wobec tego. Moi drodzy, a Państwa już teraz zapraszam na króciutką przerwę, a za chwilę kolejny gość. Do zobaczenia.